Cześć, cześć wszystkim. Witam Was na moim kanale. No dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć coś o Dubaju, o tej dużej wodzie tam, tak? Na pustyni duża woda w przeciągu jednej godziny, 1 metr wody tam spadło prawdopodobnie. No i dzisiaj też widziałam, że są nagrania z lotniska, że 200 tysięcy ludzi zrezygnowało z lotów do Emiratów, tak? Na wakacje czy zabukowane hotele. No, ja miałam przygodę bycia w Dubaju na lotnisku. Tylko na lotnisku, ale słuchajcie, jeżeli byliście tam, to wiecie dobrze, że no to lotnisko to chyba jest największe na świecie i można się bardzo łatwo zgubić, a przynajmniej wiecie, zapuścić w tych setkach sklepów różnego rodzaju i no i można się naprawdę spóźnić na swój lot, bo ja miałam przesiadkę tylko w Dubaju, no to chyba tymi schodkami i jeszcze taką taśmą tą ruchomą, to żeśmy podjeżdżali chyba z godzinę czasu do właściwego gajtu, więc no powiem wam szczerze, że i jeszcze to było tak speedem zrobione, więc no słuchajcie, tam to jest po prostu, jak to się mówi, niezły Meksyk. No, powiem wam, że to lotnisko same robi ogromne wrażenie, jest tak wielkie i no i takie, wiecie, prestiżowe i ogólnie, tak? Więc ja byłam tylko tam przez noc. Przez noc, bo to miałam przesiadkę. To słuchajcie, miałam okazję wyjść poza lotnisko. Poza lotnisko. Słuchajcie, klimatyzacja się kończy i jest co? I jest sauna. Prawdziwa sauna. Słuchajcie, takiej sauny to jeszcze w życiu nie przeżyłam. No, powiem wam szczerze, że podziwiam ludzi, którzy jeżdżą do Dubaju na wakacjach. Prawdopodobnie najlepszy termin to nasz jest february, to jest styczeń, tak? Więc no, większość moich znajomych już mi mówi, że tylko styczeń, bo jeżeli się pojedzie w takich miesiącach wakacyjnych, tak? Lipiec, sierpień, no to tam już jest po prostu niezły Meksyk. Sauna na całego. Ale dla mnie, powiem wam szczerze, że no, z jednej strony zrobił ten Dubaj wrażenie, ale z drugiej strony no, ta sauna trochę mnie zniechęciła, więc nie za bardzo szybko bym chciała tam wrócić i po prostu w tym upale tam siedzieć. Ale wiecie, no to jest dla mnie to jest taki Disneyland dla dorosłych, bo tam jest dużo rzeczy, domy towarowe, światowe, samochody sportowe, to raczej chyba są rzeczy dla dorosłych, tak? Więc no wiadomo, są te baseny, jest woda, tak? No super, fajnie, super to wygląda, ale nie wiem, czy zwracacie uwagę czasem, jak lecicie i z miejsca pasażera jeszcze w samolocie. Zwracacie uwagę, jak tam jest dookoła Dubaju. Tam po prostu nic nie ma. A jeżeli jest coś, no to tam chyba jest jakaś statko, jakiś taki statko, chyba owiec i słuchajcie, taki szedł. Jakieś poddasze oczywiście, żeby można było po prostu wytrzymać i chyba tam, wiecie, siedzicie razem ze zwierzętami. Z jednej strony chyba, wiecie, jakieś takie miejsce bardziej
przychylne ludziom, z drugiej strony miejsce przychylne zwierzętom. No i oczywiście samochód. Samochód to jest podstawa, bo wszystko zazwyczaj tam jest dowożone, wiecie, jakimś takim bardziej mocniejszym samochodem, czy nawet paliwo, przetrzymywanie paliwa, czy jakieś środki spożywcze, cokolwiek dla tych zwierząt, czy woda nawet, słuchajcie. No ja lubię zwracać uwagę, jak jest dobra widoczność, więc jak zbliżaliśmy się do Dubaju, to troszeczkę sobie tam popatrzyłam się, co tam jest dookoła. I super, miałam też widok na sam Dubaj. No to z lotu ptaka to wiecie, no rewelacyjnie to wygląda. No a teraz widzicie, wystarczyła zabawa z deszczem. No i to teraz sami widzicie, co tam jest. Basen. Basen na pustyni. Woda, tak, woda spadła i ona się nie cofnęła do morza. To jest, wiecie, zaskakujące. Więc no ja myślę, że to dla mnie to wygląda na działanie jakieś zorganizowane, żeby może Turcja, może te kraje, które są bardzo blisko, coś tam maczały w tym, bo Turcja chyba teraz po tym ataku tego rekina trochę chyba ta aktywność się zmniejszyła i ludzie tak za bardzo nie chcą chyba tam pływać i jechać. Więc ja myślę, że to nie jest przypadek, ten deszcz. Zresztą chyba nic się teraz już nie dzieje przypadkiem na świecie, więc chyba tutaj jakaś manipulacja była. Jak wiemy, są takie rzeczy, które są wykorzystywane do każdej manipulacji. No to fajnie. Jeżeli byliście w Dubaju i uwielbiacie, to latajcie tam jak chce, często i gęsto. Wszystko jest dla ludzi, więc każdy ma swoją opinię i każdy ma swoje zdanie. To pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia. Pa!